Bagaż w kiosku ogarnięty, zabanderolowany, jedyny. Nadać. Tego typu bagaż z kontaktu on your back. Aha, jeszcze kartę pokładową zeskanować. To sobie wymyślili. Karta pokładowa. Aby mi zrobiło, by mi zabrało kartę, dobra, pojechało z czapy. Idziemy na kontrolę bezpieczeństwa, ale tam was nie zabieram. No, kontrola bezpieczeństwa zaliczona, starym lotniskowym zwyczajem przejebanym, plecak w te i z powrotem, i sprawdzony jeszcze na jakieś tam różne dziwne rzeczy, ale przywykłem. Idziemy obczaić bramkę. No to mamy 1155, gate 11, KL1200. 17 to czyli tam do 11. No, zima, zima. Proszę bardzo, mnie tutaj pani napadła i dostałem voucherek minus 20 koron na zakupy. Spoko. Weźmiemy instruktorkowi. Jakby trzeba było poratować flachą, to weźmiemy takiego dżina. Szybka bestróweczka opykana. No, poszło wyjątkowo żwawo. Taki ten device jest zakupiony, zapakowany, bo to ma być nieotwarte przed miejscem docelowym i z voucherem 499 koron, dobra cena. Spoko. Takie warunki na lotnisku. No to spoko, usadzony, w ogóle nie ogarnąłem, że miałem ten priorytet wejścia na pokład, ale sobie wszedłem pierwszy, jak zobaczyłem, ale ciekawostka. Nie wiem, jak do ładowania. Sobie nie widziałem wcześniej, żeby były taka dla mnie ciekawostka. No tutaj co, tankują. Pani mówiła przed chwilą, żeby pasów nie zapinać, bo jakby się coś działo, to żeby się ewakuować. No to jak się nic nie zmaści, to gdzieś koło takiej wysokości jutro albo pojutrze będę wysiadał. No, spoko, nie? Zwracacze ciągu. Oho, to z tyłu prawko dla pilota. Ciekawostka, aż tak źle nie było, chyba że się tak, aż tak bali. Ale norweska ekipa ewidentnie może być, że już za bardzo trzeźwi to nie są. Dobra, no to mamy 13.11, teraz do 18.00 tutaj trzeba pokwitnąć, tam jakieś spotery filują. Dobra. No, nad autostradami, nad rzekami.
13 chyba 11 było przyziemione, 13:19 jeszcze nie jesteśmy pod terminalem, no ja się mam, jaki to jest moloch. Ciekawe, czy jakieś zdjęcie uda zrobić, bo widziałem, stoi 747. No, nieźle. O, może tutaj go zaraz będzie widać? Jest tam, tam. No, kała maszyny. Trzeba oglądać i trzeba robić zdjęcia póki są, bo za niedługo to wszystko wycofają, bo nie ekologiczne. American Airlines, pod terminalem jesteśmy. 24, czyli 13 minut kołowania. Dobra. Tu jest w ogóle fajny patent z tankowaniem, bo tu nie przyjeżdża beczka, tylko przyjeżdża sama pompa. Tutaj mają rury porozprowadzane pod powierzchnią i tylko przepina, to jest tylko i wyłącznie pompa. Fajna. No, to teraz zaczynamy przyprawę najważniejszą. Przebić się do bramki docelowej. No to zdaje się, że ustalone. Przeszedłem przez chwilę obok tej w ogóle bramki i poszedłem gdzieś w członki jasne. Czyli 15:05 pewno leci z powrotem to samo, co ja przyleciałem i 18:05 jest opóźnione. Tylko żeby nie było jak jaj z samochodem. Na razie nic pewno nie będę zgłaszał. Tam ani się kontaktował, bo dostali numer lotu, więc myślę, że powinno być ok. No to nic nie poradzimy. Trzeba teraz ogarnąć palarnię. No i co? I nie ma kurzenia, ale kurwa lipa. Że wszyscy, co tutaj ten chcą palić, to trzeba wyjść z terminala i później przechodzić kontrolę bezpieczeństwa. Po prostu nie, chyba nie zniosę czepania plecaka po raz kolejny w dniu dzisiejszym. Ale jakie są w ogóle matołki? Wszystkie all the indoor smoking area, że wszystkie te tutaj normalnie strefy palenia zostały zamknięte 1 kwietnia 2020. I to w ogóle była decyzja, żeby zamknąć wszystkie strefy do palenia in the hospitality sector. No to jesteśmy faktycznie w sektorze zdrowia w Holandii. I to samo normalnie dotyczy FI-ek, ale gówno. Ale nic, no to trzeba będzie przeżyć, do dupy nie wychodzę nigdzie chyba. Albo najwyżej pójdę, jak mnie już przyssie. Więc zobaczymy. Bramka ustalona, to mówiłem. No, ale bym sobie zrobił lipę, bo siedzę tam, normalnie siedzę, oglądam te internety i jakieś tam inne rzeczy. Miałem lecieć z C12, a się okazuje, że teraz jest to D87. No, także dreptam. Mam nadzieję, że zdążę. Zostało minut 40. Także cisnę. Tu za pierwszym razem dziwiłem, bo to są takie ruchome platformy. To są takie kilometry na tym lotnisku, że to jest generalnie bardzo, bardzo pomocne. Na dachu. Taki złom. Ile jest 61, no to jest 27 bramek. No to usadzone, ale rzutem na taśmę był bieg. No, dobra. Jadymy. Wow, we're sending the bill. Oh, look at that. Wow.
No, ale to było ostre hamowanie. Jakiś pas krótszy. No to Sewilla. 21.06, kurwa masakra. No i spoko, ciemno, ciepło. Do dreptania teraz, tylko nie złazić z tej linii. Ciekawe, kiedy będzie bagaż. Czas operacyjny, no niby na wpół do mam samochód, no ale to myślę, że nie będzie problemów. No to bagaż ogarnięty, do zapamiętania, jak się tutaj przylatuje, to bagaże idą na taśmę nie z Unii. To nic nie znaczy, że się leci przez Amsterdam i z Amsterdamu. Bagaże są spoza Unii i sprawdzają bagaż. Chłop mi tu kazał przeskanować. No ale dobra, idę teraz ogarnąć kuwetę z samochodem. No to ogarnięte, mamy gruza. Tu nie widzę, żeby coś gdzieś było uwalone. Niedobrze w sumie, bo taka nóweczka. Nie widzę nic tu więcej. No to tak, tropiciele, dojechane. Gruza postawiłem. To był zabrany, tu mnie oczywiście troszkę z tymi ulicami prześcigało, tak jak to było zresztą do przewidzenia, ale idę. Idę, może zaraz znajdę. No już widać, że Hiszpania, architektura inna, no ale po prostu jest godzina 23.00, punkt, wyszedłem z domu po 9.00. Po prostu, kurwa, 14 godzin praktycznie. No, srogo, coś będzie trzeba z tym w ogóle zrobić, żeby może nie wiem, może do tej Malagi faktycznie latać bezpośrednio i brać sobie tam już ten samochód i 200 km przejechać. Dobra, odzywam się jutro.